Od początku napaści Rosji na Ukrainę i kryzysu humanitarnego, gdy do Polski zaczęli napływać uchodźcy, w Bolesławcu rozpoczęły się różnorodne działania pomocowe. Zakres tych działań przedstawiono wojewodzie dolnośląskiemu, który przebywał w mieście. Bolesławiec na pewno jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o pomoc udzielaną zarówno Ukrainie, jak i pomoc dla uchodźców z Ukrainy, naszych gości z Ukrainy. Po pierwsze wiem o bardzo bliskiej współpracy ze Zbarażem. Bardzo cenię to, że prezydent szuka takiego porozumienia europejskiego, które ma wspomagać Zbaraż. I bardzo często ruszają transporty, właśnie jesteśmy w takim miejscu, o którym słyszałem wcześniej, że tutaj są na bieżąco zbierane dary, które są później przerzucane na stronę ukraińską. Ale też obiecałem kiedyś, bo wydaje mi się, że było to od początku bardzo dobrze zorganizowane, odwiedzić też punkt, gdzie mieszkają w tej chwili Ukrainki z dziećmi. No i ja bym powiedział, według mojego rozeznania, na pewno rozwiązania, które proponuje Bolesławiec, należą do jednych z najsprawniejszych, najbardziej elastycznych rozwiązań tego problemu, który nas wszystkich dotyka. Dzisiaj z panem prezydentem rozmawiałem o przyszłości, to znaczy nie tylko o tym, co jest w tej chwili, ale o wyzwaniach, które nas czekają do 1 września, chociażby związanym z organizacją grup wsparcia takiego szkolnego, przygotowania do nauki języka polskiego. Niektóre rzeczy tutaj się już rozpoczęły, ale no, na pewno ta ilość gości z Ukrainy będzie pewnym wyzwaniem także dla systemu edukacyjnego w Bolesławcu. A drugą rzeczą jest znalezienie jednak jak największej ilości takich, bym powiedział, tymczasowych, lepszych, trochę niż dotychczas, miejsc zakwaterowania uchodźców. Już w takiej sytuacji, kiedy oni będą podejmować pracę i będą mogli za to płacić, ale za zameldowanie, za zakwaterowanie. I no to też będzie wielki wysiłek samorządu. Też rozmawialiśmy na temat zmian legislacyjnych, które by ułatwiały burmistrzom szukanie optymalnych rozwiązań, na przykład na styku z obiektami, które są własnością Skarbu Państwa.